Gdzie jesteśmy? Ciężko mi powiedzieć. Być może był tu jakiś zespół pałaców. Powiem wam, że cały teren dość ciekawy. Drzwi są otwarte. O kurde. Zapowiada się ciekawy urbeksik. Trzeba wyjąć latarkę. Zdecydowanie. Najwyższa pora wyciągnąć oświetlenie. Widzę tutaj bardzo dużo szkła, więc niezbędne będą tutaj również rękawiczki. Nie zawsze je zakładam, ale dzisiaj jest to raczej wskazane. Lecimy dalej. Co my tu mamy dzisiaj? Zobaczcie te futryny. Wszystko drewniane jest. Mamy jakieś mebelki, piec kaflowy, drzwiczki już zajumane. Zaraz wejdziemy wyżej. Tutaj jest wszystko rozwalone. Szkoda. Ale zobaczcie, jaki sufit ładny. O kurde. Z tej strony troszkę inne zdobienia. To już najprawdopodobniej gips. Drewno to raczej nie było. Łazienka. Muszę się coś dowiedzieć o tym miejscu. Zobaczcie. Standardowo. Kable powyrywane ze ścian, miedziane. Ciężko walczyć z tą plagą. Wejdziemy na górę. Może będzie tam trochę lepiej. Widzę wszystko ładnie oświetlone. Nie trzeba latarki używać. Zobaczcie. O kurde, piec metalowy się zachował. Coś niewiarygodnego. Tylko blachy zabrali. Jawor. Zobaczcie cały teren. Spróbujemy wejść tutaj na balkon, o ile będzie taka możliwość. Tutaj
co? Kolejna łazienka? Tak. Kolejna łazienka. Wanna już zabrana. Tylko bojler został. Jeszcze można wejść wyżej. Bardzo mnie to cieszy. Łazienka. Widzę przez okno, że w budynku naprzeciwko całkowicie pusto. Nie ma tam nic. Jaki duży teren. Gmina najprawdopodobniej nie ma pieniędzy na ratowanie tego obiektu. Wcale się nie dziwię. To są kolosalne pieniądze, żeby odrestaurować takie miejsce. Tu już jest poddasze. A co tutaj mamy? W zasadzie nic ciekawego. Jakiś pojemnik metalowy. Łóżko na sprężynach. I wejście jeszcze wyżej. Czy co to są za drzwi? Prowadzące do niczego. Dobra. Po drodze było kilka budynków. Może uda się jeszcze do któregoś wejść. Zaraz się okaże. Najbardziej podoba mi się wejście. Te wszystkie futryny. Idziemy dalej. Zanim jednak wyjdziemy na zewnątrz, zerkniemy jeszcze do piwnic. Piwnice zawsze są ciekawe. Tu mamy starą gazetę. TVP2. 30 listopad. Rozpadające się schody. I wchodzimy do środka. Kurde, tu może była kuchnia nawet. Tak mi się wydaje. Tutaj mógł być piec. Piwnice mają coś w sobie.
Bardzo lubię chodzić w takie miejsca. Strasznie tu chłodno. Bardzo dobre miejsca, żeby przechowywać żywność. A tutaj co? O, mamy piec. Ale fajny. Pewnie ogrzewał cały ten budynek. Dobra, z piwnic to by było tyle. Wbijamy się na górę. Piwnice. Tutaj można znowu wejść na górę. Tylko co tu? Belki powycinane. Wszystko puste. I przegnite. Coś mi się wydaje, że wszystkie pomieszczenia będą tak wyglądać. Dlatego nie będę się z tą zawijał. Nie sądzę, żeby było tutaj coś ciekawego. Wszystkie pomieszczenia raczej są już puste. Szkoda tylko, że to wszystko się marnuje. Niestety nie mam na to wpływu. Trzeba by coś naprawdę fajnego zrobić. Teren jest bardzo duży, zresztą jak widać. Wokół otaczają nas budynki opuszczone. Dobra, w tym miejscu będę żegnał się z wami i oczywiście widzimy się na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się.